Halo. I halo, halo, cześć, tu znowu Gimper, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Cywilizacja Piąta razem z kolegą Strategacym. będącym zaatakacywowanym. Bo Troszeczkę. aktualnie sytuacja wygląda tak, że ja tutaj mam spokojną ekspansję na wyspie, co mnie cieszy, bo jestem sobie noobkiem tutaj i dopiero poznaję tę zacną gierkę. A Ignacy tutaj nie dość, że jest otoczony przez państwa miasta. Nie wiem, czy one cokolwiek robią poza tym, że są. Są i Czy one blokują jakoś. teren, plus mogą tam potem dodawać jakieś rzeczy. To już tłumaczyłem chyba w pierwszym odcinku. Tak, natomiast one nie prowadzą żadnej ekspansji, Wiesz prawda? co, nie no, tyle co tam powiększają im się terytoria, ale czasami zdarza się, że państwa miasta się zaatakują i się zajmą, choć to nie jest za często. Tak, no a tutaj jak widzimy od dołu Chingis Khan, tutaj mamy Rzym, tutaj Jest mamy Persja, jakieś to co kolejne wystaje. coś. To jest Persja. Persja tutaj wystaje jeszcze właśnie, także Ignacy, jestem atakowany, ja tutaj mam jakieś bidne Znaczy Monako, atakowany, które jest otaczany. O, to jest lepsze słowo. otaczany, co może przełożyć się na bycie atakowanym w W przyszłości przyszłości. na pewno. Tak, więc ja tutaj podchodzę sobie do Monako pomalutku, żeby je zająć, a kolega Ignacy się tam poci. Także jeżeli chcecie jego perspektywę, wejdźcie sobie. Link w opisie najprawdopodobniej będzie. Ja tak O, samo pewnie wrzucam, więc widzicie? tak samo, jeżeli chcecie zobaczyć, jak się u Dobra, Gimpera sytuacja więc. dzieje, to zobaczcie sobie tam. Tak, więc ty graj O tutaj, Jezus ja tutaj Maria, robię ty na złotej te erze okolice. produkujesz 5 złota na Czekaj, nie cukrze. ma mnie na sekundę, ale ty mów do ludzi. A dobrze, widzę, że produkuje 5 złota na cukrze po prostu, złodziej pieprzony ma złotą erę. Co on wyczynia? Co ten przyjaciel robi najlepszego? Wszystko popsuł. Halo! Echo widzę, aż się zrobiłem po prostu na jego słuchawka, bo pewnie położył słuchawki obok mikrofonu. Pewnie tak, dobra, już jestem, bo oczywiście muszę zasłaniać wszystkie okna w pokoju, bo jak nie, to jest tak, że zasłaniam wszystko i mówię, jest dobrze, nigdzie nie błyszczy na green screenie, a potem na przykład światło za 2 godziny zmienia pozycję, jest taka biała plama chujowa na kamerce, także przepraszam. No ale dobra, Dobrze, przynajmniej coś zabawnego się możesz wydarzyło. kontynuować. Możesz oddać turę, jeżeli już zrobiłeś wszystko. Nic nie zrobiłem. O Jezu, ja siedzę tu, czekam na przyjaciela, on po prostu nic nie zrobił. No co on wymyśla sobie najlepszego? Co on wymyśla? Dobra, czekaj, drogi do. Dobra, tutaj rób drogę, tutaj się zaraz robią robotnicy. Tu się zbierają armie, wy się leczcie. Tu to tam, jednostka bez rozkazów, ale wy macie być bez rozkazów. Następna tura, dobra, już. Skończyłeś? Dobrze, bombowo. Tak, pospieszyłem się, pokończyłem już szybciutko. Sprawnie, przyjaciel, widzę, pracuje, to bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dobrze. Strzelcy Rydwanowi. Strzelcy Rydwanowi, no to jest to jednostka, tak, to na pewno. O, barbarzyńcy, o niech to Ja pies. czytam wszystko, próbuję zrozumieć, nie? O co Niech to chodzi? pies, barbarzyńcy mnie dopadli. No, próbowałem się wyleczyć. Halo, co on, to, co on tam siedzi i gada sam do siebie? Myśli przyjaciel, bo O widzi, czym tam myśli? bo pojawiło 59 nowych budynków znowu i nie wie przyjaciel, co zrobić w związku z tym. Dobra, wybuduję swoje pomniki, żeby ludzie mogli podziwiać moją muskularną, wcale nie brzuchatą sylwetkę. Pamiętaj, że pomniki też dają więcej kultury, plus w samym mieście sprawiają, że miasto się Tak, szybciej dokładnie. rozwija. Pomniki są bardzo ogólnie przydatne. Tak, dokładnie po to je pracnąłem sobie. Aha, bo tu mi się zrobili kolejni włócznicy. Dobra, kończę, super. I będziemy mieć obróbkę żelaza teraz, super. Odkrywasz obróbkę żelaza. Pięknie, ale właśnie mam odkrytą obróbkę żelaza, ale wydaje mi się, że jeszcze przez jedną turę muszę je robić chyba, bo mam takie 100%, ale nie wyskoczyła mi ta podpowiedź, żebym wybrał nowy cel badań. To nie wiem, nie jestem pewien. Czemu No przerwano zobaczysz budowę sobie u mnie na drogi? odcinku, to mi powiesz. Robotnicy zostali zablokowani. Halo, proszę nie oszukiwać, wcale nie zostali zablokowani. A, proszę bardzo, tutaj, No. żebyś miał za swoje. No właśnie, już Żebyś se nie sobie. myślał. A powiedz mi, przyjacielu mój serdeczny, czy jest sposób jakiś, jakikolwiek, dzięki któremu można zwiększyć ilość ruchu wojsk na O turę? nie, co Jakoś ja się. zrobiłem? Wiesz co? Drogi. Przede wszystkim drogi. Drogi, okej, rozumiem. Drogi są tutaj To wiele najlepsze. Halo, tłumaczy. dziecka krzyczą mi za oknem tutaj, robią jakieś dziwne Krzyczą rzeczy. dziecka, co? Halo, proszę opraszać się dziecka, żeby Żeby przestały. przestały krzyczeć, bo tak sobie nie Bo wolno folgować. to nie jest dobre, co wy Filozofię robicie robimy? Będziemy mieli. dzieciaka. Albo wiesz co, łowiectwo może. Dobra, ja łowiectwo się szarpnę, widzę. Tak. Dobra, okej, możemy chyba skończyć turę. Tu Przynajmniej to na tym tam nie. jednostka bez rozkazów. Wy macie nic nie robić, następna tura, dobra? Jedymy. Nieznany gracz wchodzi w epokę klasyczną. To To tak chyba spoko, trochę my do już też przodu jesteśmy w poszedł, epoce czy nie? klasycznej. Tak, my jesteśmy, no to dobrze. Tak, już Dosyć jesteśmy. szibolne te komputery chyba są w Wiesz porównaniu co, bo do nas, gramy czy mi na się wydaje? nie za wysokim poziomie trudności. To też może dlatego. Rozumiem. Rozumiem, w porządku. Co chciałeś zrobić? Łowiectwo. Ja już kliknąłem je, wiesz, więc to tam No to powinno w za miarę turę się będzie, zrobić. jakie dokliknę. Super. No to bardzo ładnie. Co tutaj mogę zrobić? Mogę zrobić kolosa. O, to jest niegłupie. Dobra, zacznijmy może od latarni. To Dobra, jest robotnicy tutaj robią, bez rozkazów mądre. jesteście, wy macie być.
Dobra, tutaj za turę będzie. Cieleko nie rozwija się już i zachowa rozmiar 1. O nie, dlaczego? Bo widocznie widocznie może nie ma tak być. żywności. A, dobrze, rozumiem. Możesz Idę mu na poszerzyć produkcję, żeby pole, szybciej. kupić sobie na przykład pole właśnie z krówkami, wtedy powinno Nie, wiesz, się. obywateli tam nie mam. Dobra, wiem już, co zrobiłem źle. Okej, to zaczynam pomałkować, bo mówię, daję wszystko w produkcję przecież, no bo to szybciej się jednostki budują. A tu No, nie o to nie, chodzi. nie. Na początek Dobra. generalnie raczej priorytetem winny być raczej ten, raczej rozwój. Bo Rozumiem, później, jak masz dobra. dużo obywateli, to jesteś w stanie. Twoi zwiadowcy zabili barbarzyńskie jednostki włóczników. Dobrze, się składa z waszej strony, koledzy. Dobra, teraz pomyślmy, gdzie ja chcę miasto zrobić. Tu, czy tu? Tak, dobra, to róbmy obywateli w takim razie słusznie. Tutaj idź, jeszcze. Tutaj nowa jednosteczka sobie wyszła. Rzym Bardzo też ma złotą erę, z sympatycznie. tego co widzę. Zrobiliśmy ten. Poczekaj, to co? Filozofia może? Dobra, dawaj. No, kliknąłem Why już not? właśnie Ty na lepiej filozofię. będziesz wiedział, co tu można w przyszłości, bo ja nigdy w late game nie byłem, nie? Więc ty chyba coś tam kiedyś zdarzyło ci Coś mi się. się zdarzyło, to prawda. Podejrzewam. Coś ci się zdarzyło. Dobra, ty dostałeś obywatela, to już go przydzieliłem. Jednostka bez rozkazów, ty masz być na razie bez rozkazów. Tu to tam, odkrywasz lisa, dobra. Lisa, odkryłeś? Co, To dobrze. super. Dobrze, przydatny jest ci. Lisy, lisek, kurwisek, dobra. Chytrusek, dobra. Połączenie czy złota era? Złota era. Hajsów mi brakuje jak cholera. Dobra, chodź tu, łuczniku mój sprytny. Hopsa. O, Dobrze, ty, to patrz, ile dwie ja znalazłem jeszcze, w ogóle, patrz, co tu się dzieje. Odkryłem sobie Czego? łucznikiem Co? teraz. Coś... Ło, panie, no to masz gdzie I mieć ruiny wszystko, się na w czym końcu powinieneś znalazły. być wcześniej, nie? No i ruiny No się w końcu właśnie. znalazły, no. Aż dziw, że wcześniej tam w sumie nie poszedłeś, No nie? nie? Patrz, jaki jelonek byłem, no. Ciekawe. Myślę, Dobra, a że ja ci... coś tu znalazłem, na taka żółta kula, co to jest? Żółta kula? Krakatau. A, to jest cud, ten Tak, cud. ładny Gdzie masz cud, Krakato? dobrze. A tutaj, to jest plus 5 do nauki. Bardzo dobra rzecz. Tylko, że Cud niestety go nigdy natury. nie sięgniesz chyba. Bo on zwykle jest takim wulkanem po prostu stojącym sobie gdzieś tam na środku wody. Okej, ale to wystarczy, że go odkryłem, to już mi daje plus do Plus zadowolenia, jedno prawda? zadowolenie. Jak sobie nakierujesz na zadowolenie, to widzisz, że mamy plus 2 z odkrywania cudów natury. Nie wiem, czy widzisz. Plus 2 z odkrywania cudów, dokładnie jest, super, fantastycznie. Dobra, wy se tu podchodzicie, otaczamy sobie pomału Monako. Dobra, tutaj 4 tury, tu 7, tu za 3. Ten Otichland, czy on ma problem z jedzeniem? Że tu się, czy 7 to jest max? Czekaj. No, Czy może może mieć być problem coś z takiego? jedzeniem. Aha, rozumiem. Czyli jeżeli pokazuje mi, że nie rozwija się. To znaczy, jest stagnacja. To nie, że się nie rozwija, co stoi w stagnacji. Czyli nie rośnie, ale nie spada. Okej, rozumiem. Dobra, to tu jest niby złoto. Dobra, tego złota mam 700, to chyba i tak na tym poziomie gry go nie 700 potrzebuję aż złota? To tyle. kupuj coś, stary. A co ja mam kupować? Gdzie mogę coś Jak kupić? jesteś w mieście, to klikasz sobie zakup po lewej stronie zamiast produkcji i możesz sobie zbudować budynki, na przykład za hajs prosto. Ej, Albo faktycznie wojsko. masz rację, nie pamiętałem o Tak tym. samo możesz umowy Zajebiste. handlowe zawierać też za jaj. O kurno, ale pięknie. Dobra, to zaraz się pokupuję. Dobra, tylko tutaj najpierw sobie jedzenie muszę porobić. Po prostu, żeby mieć je. Dobra, nie, mam żywność plus 0, nie jestem w stanie tego przeskoczyć póki co. Dobra, to Musisz zbudujmy troszkę ten... rozbudować sobie pewnie infrastrukturę naokoło, żeby więcej Nie, to żywności. ja zakupię spichlerz po prostu. A, to na pewno pomoże. Dobra, okej. Okay. Aha, i to dostałem z miejsca, teraz nie muszę nic już robić. No nie, ale chyba musisz jedną turę zaczekać po zakupie, tak mi się wydaje, bo on wtedy 100% ma A, jakby budowania, ale... żeby zaczął działać, No, widzę, dobrze, że Rzym rozumiem. idzie na południe, czyli w stronę Persji i tego kotła widzę, że idzie settlerem. To chyba dobrze. Dobrze, ja następną turę Tak, daję w Antium takim założył razie. zaraz obok Rzymu. Rzym ma ciekawą mechanikę, wiesz, bo Rzym ma coś takiego, że publiczna deklaracja Persji, on chroni Katmandu. Gdzie jest Katmandu? Tu. Każde większe miasto zaszkodzi stosunkom. Okej. Spoko, nie planujemy chyba go atakować na razie. Więc Rzym ma taką mechanikę, że wszystkie budynki, jeżeli ma jakiś... Stacjonuj w mieście. Jeżeli jakiś... ojej, halo, łucznicy, atak z dystansu. Proszę tak sobie strzelać. Jeżeli jakieś miasto, masz drugie miasto i ten masz budynek w tym w Rzymie na przykład, nie? Czyli zbudujesz spichlerz, to wszystkie w każdym innym mieście dostajesz boost do produkcji, jeżeli robisz ten budynek. Bo już to raz zostało Okej, zbudowane w rozumiem. Rzymie. Tak działa Rzym, oni mają taką mechanikę śmieszną. Ty, Dziecko na nieważne jakiś jak fletak ustawiam piszą. sobie obywateli, to nie są w stanie przejść ponad zero żywności. Czy może 5 obywateli to jest maks w mieście? A masz zablokowane może jakieś pola? Zobacz, czy masz zablokowane. Wszystkie sobie A, zablokowałem to odblokuj je. Nie, nie, ja dałem wszystkie, żeby tam byli ludzie właśnie. A to poczekaj, a odblokuj sobie pola, wszystkie, wyjmij sobie obywateli i daj mu domyślny przydział na żywność. I zobacz, co on ci powie. Domyślny przydział, nacisk na żywność. Tylko odblokuj pola, żeby nie były zlokowane. Żeby tam był tylko... Odblokowane są, no. No i co, dalej rośnie Puściłem czy nie? żywność plus zero. Cały czas.
Tak. Ciekawe. Jest dziwne. No zobacz, co u mnie na odcinku w takim razie. No dobra, to nie wiem. Zawsze rzucę okiem. Masz włóczników? Dobrze. Masz No. Nie, dobrze, ja rozumiem. Dobra, jestem głupi. Osadników buduję, a no tak, osadnicy sprawiają, że nic nie robisz, no tak. Nie wiedziałem tego. A, to dobra, ja też zapomniałem, nie spojrzałem w takim razie. To tak samo mój budek. No dobra, no to ja robię osadników. Dobra, wszystko wiem. Osadników z Katanu. To czwarte miasto idziesz, to ty dobrze, prężnie. Tak. No, zasuwam, no co mam robić. Tak mi się wydaje, to w miarę słuszne. Nie wiem, czy dobrze, że mi się tak wydaje, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, ty jesteś bez rozkazów, ale nic nie rób. I gramy. Dobra, przerwano budowę drogi. Pewnie ci robotnicy staną na drodze, czy się zderzyli, coś takiego. Zderzyli się ze sobą, mogło dobra. Tak być. Ta era dobiegła końca, natomiast z kolei zbadaliśmy filozofię, więc co dajemy dalej? Ja na budownictwo się szarpię, ale to jak ci tam wygodnie, powiem tak. Czego panienka sobie życzy? No to dołożę do budownictwa. Cegiełkę dołożysz? Tak, dołożę serdeczną. Dobrze. Tu to tam, dobra, to tu jeszcze osadnik, w takim razie jest trzymany, tu za turę będzie łepek, tu za 5 tur będzie łepek, 10 powiadomień, dlaczego aż tyle? Szlak handlowy łączy Teotihuacan i twoją stolicę, został stworzony, dobra? Mhm. Złota era dobiegła końca, robotnicy się zesrali, dobra? Czy teraz tak, powiedz mi, jeżeli Tenochtitlan łączy z Tlatelolco drogą, to czy opłaca mi się jeszcze Teotihuacan, czyli to górne nie, miasto nie. Też z Tlatelolco musi być łączyć? Tylko jedno połączone, bo każda droga kosztuje ci 1 złota. Dobrze, rozumiem. To teraz na przykład bardzo opłaca mi się zrobić drogę wyprowadzającą moje wojsko. Chociaż nie, bo to jest wyspa, no to po co mi to? Nie, nie, nie. Drogi no dobra, w zasadzie okay. Rób tyle, ile musisz. O tak powiem. Nigdy za dużo. Nigdy więcej, dobrze? Ty nic nie rób, ty nic nie rób, ty nic nie rób. Dobra, tu. Dobra, to następną turę daję w takim razie, jak mam. Dariusz, że potrzebujesz. Stokholm chce zlikwidować Florencję, o proszę. A tutaj zrobisz... A to jest tam u ciebie wszystko, nie? Tak, to tam się, mnie to nie u mnie cały ten kocioł się tam dzieje póki co, więc rozumiem. Tym się nie musisz przejmować jeszcze na razie. Na razie, tak. Niedługo cię to też pewnie będzie czekało. Więc. Zacznie dotyczyć, dokładnie. Mm. Tygnaj tędy, przyjacielu. Tygnaj tutaj. Tu jest warrior. Tu będzie żelazo później. Dobrze, wy się leczycie. Dobra, okej, okay. Będę potrzebował tu jeszcze jednej jednostki. Czy coś wcisnę po drodze? O. Mógłbym łucznika. No dobra, nieważne. Zaczekamy sobie. Jak tam u ciebie? W porządku. Tu. Dobra. Znaczy, co ty chcesz, na Monako się zbierasz? No. Czemu? Co mam robić? A nie wiem. Może po prostu budować dużo miast, wysłać jakieś jednostki na wodę, bo możesz wpuszczać na wodę. Jeżeli masz wojownika takiego podstawowego, możesz go dać autoeksplorację, możesz mu włączyć. On wtedy będzie pływał, gdzie będzie mógł, wiesz? Aha, rozumiem. No ale to na głęboką wodę i tak nie wypływa. Nie, no ale może się czasami wybrzeżami połączyć z różnymi innymi miejscami, wiesz? Rozumiem. A tam widzę, na dole jest jakaś wysepka. Wiesz, jak się robi automatyczną eksplorację? Rozwijasz sobie te czynności dodatkowe, jak masz jednostkę wybraną i masz eksplorację zautomatyzowaną. Możesz też E nacisnąć, po prostu mając jednostkę wybraną. Wiesz? Jest tryb ruchu do wyboru, tak? Masz jednostkę, która ma ruch, która nie wykorzystała ruch swojego całego. A czynności dodatkowe, fortyfikuj. A, jest eksploracja, dobra, rozumiem. Mhm. Widzę. Dobra. Super. Ja już oczekuję na ciebie. Powrzucam tomu w takim razie i tym łucznikom też to powrzucę w takim razie. Eksploracja zautomatyzowana. Dobra, wybieram jeszcze produkcję tutaj w takim razie tyle. Zastanawiam się. Dobra, niech oni sobie tutaj pomnik jakiś postawią, żeby to dalej szło. Mogę przyjąć jakiś ustrój jeszcze. Pobożność mogę sobie zrobić. Piety, zwiększa tak. Kulturę. Dobra, zredukuję koszty kolejnych kulturowych. Dobra, sobie w to pójdziemy. Mhm. Tu obywatel już ten, epoka klasyczna. Tam, dobra, jednostka bez rozkazów. Kim ty jesteś? Jesteś robotnikiem. Dobra, nie wiem, co jeszcze z tobą zrobić. Tu jakieś pole odkryłeś, więc coś zbudujesz. Ty zaczniesz tutaj pole obudowywać. Tu jest plantacja bawełny. Dobra, następna tura już okay. Oddaję. Wybacz, że tak długo. Nie ma problemu. Jakby wiesz, i tak już powiem ci, że jak sobie siedzimy, to widzę, że i tak znacząco przyspieszyłeś i tak. Tak. Co się zdarzyło? Że mówisz, że eksploracja? A nie, mi się wydawało, bo to moja na samym początku tury automatycznie moja jednostka się ruszyła, nie? Mm-hmm. Ja nie wiedziałem, co się stało po prostu. Mm. Może tą automatyczną eksploracją, dobra. Myślałem, że to po zakończeniu tury na przykład przejdzie, nie? I będzie jakoś tam widoczne, no ale nie jest, dobra. Wy tu sobie budujecie plantację, dobrze? Wy budujecie dalej drogę. Tu robimy produkcję. Dużo rzeczy jest do skupienia się naraz. Jeszcze to tak, ale za chwileczkę złapiesz. Już to jest, wiesz co, kwestia czasu, zanim jak wychwycisz już wszystko.
To prawda, zgadzam się, że coraz szybciej jakby idzie, to już sobie ogarniać. Dokładnie, więc ja już tak wiesz, na przykład patrzę sobie tylko na ten teren i wiem w zasadzie, co w następnej turze będę robił, więc tak tylko popatrzę sobie u ciebie. Aha, widzę, że tę drogę robisz faktycznie przez górę. To nawet rozsądnie, bo przez górę dobrze, bo trochę redukujesz kary. Tam mi się wydaje, że ty mogłeś zrobić jedno miasto jeszcze, wiesz co, na południu, przy tej górze, tam między kamieniem, zwierzyną, a rybami, wiesz? A mi się właśnie osadnicy zrespili, także ja patrzę na razie na te żółte pola, wiesz co... To nie musisz się nimi jakoś turbo sugerować. Pokazują. Tak uważasz? No one są przydatne, ale nie są, powiedzmy, niezbędne, nie? Dobrze, rozumiem. Dobra, no to tutaj kończę w tej chwili. Czyli z chanów klasycznej. Dobra, to jesteśmy chyba technologicznie przed nimi. Mamy budownictwo, to dobrze. Badania. Dobra, odkryłeś budownictwo. Miasto się powiększy. Idziemy na służbę cywilną może? Co to dam? No wiesz co, będziemy mieli, jeżeli nie masz dostępu do wody, to zwiększy się plus jeden dochód żywności na farmach, wiesz? Wiesz co, mam bardzo dużo. A, założone na brzegu wytwarzają plus jeden, no ja mam wszystko praktycznie. A no ja nie, na przykład nie wszystko, więc tak jakby się dało szarpnąć, to bądź wdzięczny. Poza tym wejdziemy w średniowiecze, więc wszystkie technologie będą miały trochę mniejsze koszty już. No i pikinierów mamy, super, no, dobra. No, dawaj, tak najbardziej. A, już widzę, że 7 tur jak we dwóch to robimy, to bardzo sprawny mamy dochód już. Elegancko. Dobra, wy kim jesteś, co wy jesteście, robotnica, co wy tu robicie? Dobra, róbcie pastwisko. Co wy tu robicie? Róbcie farmę. Czy mądre jest generalnie to, że robię także robotników? Po prostu wszystkie pola, które należą do miasta, to stawiam tam budynki? Bardzo mądre. Bardzo mądre, okej. Okay. Wieści państwa miasta. Co tam? Monako i Lhasa są w poważnym sporze. Nie wiem, gdzie jest Lhasa nawet. Lhasa? Widzę samo Monako koło mnie. Czekaj, rozwinę tutaj dodatkowe informacje. Nie, nie widzę. Lhasa. Co mi zlokalizowałeś? A zwiadowcy nie mogą, nie, zwiadowcy nie mogą się zaokrętować, zobacz. Ciekawe, bo musisz wrócić nimi do swojego terenu, oni wtedy dostaną tego perka, wiesz? Tak? Tak, tak, rozumiem. Tak. Bo musiałeś nimi pewnie być poza terenem raz. A gdzie ty masz zwiadowców? No to na południe od Monako ich tam zostawiłem. A, no tak, bo muszą wrócić. Tutaj tak odkryłem. Muszą wrócić. Nie wiem, co z nimi zrobić. No to lepiej było wyjść, żeby sobie nie psuć stosunków, nie? Tak, taka sugestia. Ale to byłem poza ich terenem. Aha, byłeś poza ich terenem. To jedno pole poza tym. Dobrze. Tu za 4 tury, tu za 4, tu za 5, wszystko się robi. Następna tura w takim razie. Nie kłócimy się z cudami, bo ja robię dwa cuda. Robię piramidy i robię kolosa, żebyśmy się nie zderzyli z cudami. Ja cudów nie robię, bo nie rozumiem ich jeszcze, więc aha, możesz opowiedzieć w sumie o tej mechanice. Dobra, cuda, no każdy ma specyficzną mechanikę, możesz mieć jeden na całą grę, każdy z, czasami są cudy narodowe i cudy... i cudy narodowe i cudy ogólne, światowe, o tak, to ładne słowo jest. Cuda działają w ten sposób, że dają jakieś unikalne premie. Przykładowo robię piramidy, to one dadzą mi dwóch robotników za frajer, plus wszyscy robotnicy wykonują swoje akcje o 25% szybciej. Tak samo jak robię kolosa, czyli wszystkie moje przynależne pola morskie będą mi dawały o 1 złota więcej. Na przykład. Super, dobra, no, to wszystko wiem. Ten August wchodzi w epokę klasyczną, to nie jest jakoś tak... No i cóż, my jesteśmy w klasycznej, już mamy praktycznie wszystkie technologie z klasycznej. No właśnie, no to no bardzo ładnie. No ale my też są... szybciej to robimy, nie? Bo jesteśmy w sojuszu. Tak, tak, to prawda, ale wcale oni nie są szybko. Dobra, to powiedz mi, co ty robisz z cudów? Wiesz co, robię tak, robię piramidy, robię i robię kolosa, więc żebyśmy się tam no nie pogryźli o to akurat, nie? Ale to u mnie jest niedostępne, bo jest na świecie, może być tylko jeden jest napisane. Aha, bo ja zacząłem robić. Ciekawe, no właśnie, to znaczy, że nas gra nie kłóci. No to fajnie. Dokładnie. No nie wiem, szarpnij się na, nie wiem, ogrody. Niedługo będziemy mieli matematykę, to możesz zrobić też fajny cud. Wiszące ogrody, to daje plus 10 żywności w danym mieście, plus chyba tam jeszcze wszystkie rozwoje są dużo, dużo tańsze, więc to jest bardzo fajna rzecz. Ty mendo, no to tutaj miasta teraz nie zbudował, bo widzę, że Rzym idzie z osadnikami. Pytanie, gdzie on go wyśle. Czy on mi go wyśle tak, żeby mnie bardzo zirytować, czy nie? Zaraz się okaże. Bo jak nie, to będę może zmuszony mu wypowiedzieć wojnę, wiesz? Chociaż nie mam czym. No bratek skoko w takim razie założyłem. No i co? No wy tu żywność róbcie i czekamy na kolejnego obywatela, jak się wytworzy. Jak tam? Zróbmy zakup spichlerza. Dobra, to nam powinno troszkę przyspieszyć. Czy tury? Poczekaj, bo ja nowe miasto właśnie zakładałem, więc potrzebuję dosłownie chwilki. No i co? No i tu sobie robotników zrobimy, żeby oni zaczęli obudowywać pomału to miasto. Ci robotnicy robią. Pak, pak, pak. Zdobycie bawełny powoduje, że ten Octitlan zostanie ogłoszony Dzień Uwielbienia tak, dla Króla. Bo dostarczyłeś surowiec, o który prosili. Super, no to fantastycznie. Istotne wtedy. Dobra, tu jestem na terenie Monako, ale już z wiadowcami schodzę. Robotnicy, rozbudowujcie, o, co możecie. Dobrze. Dobra, tutaj miasto za dwie tury coś będzie. Tutaj robotnicy budują drogę, tu robotnicy budują to. Tu to tamci se sami eksplorują dokładnie, ale tak bezmyślnie idą. Dobra, to ciebie wyłączam z tej automatycznej eksploracji. No i tak, oni wtedy są tacy dosyć szaleni, są, to trzeba przyznać. Tak, no, to prawda, latają byle gdzie. A tu jest wyspa, na którą mogę przejść i zobaczymy. Chociaż teren pustynia nie nastraja optymistycznie, no to zobaczymy.
Której wysepce? Aha, tam, na Tiradole, rozumiem. Tak, Monako, czy jakby, jak, powiedz mi, jak duży jest wpływ tego handlu na plus, jeżeli, czy opłaca mi się z nimi stosunki naprawiać jakoś bardzo? Nie, jeżeli nie mamy tych dodatków, to nie są aż tak istotne. Dobrze, rozumiem, no to kończymy turę w takim razie, super. Dziobuz barbarzyński. Fajna zabawa, będzie dużo dziubdziania i jest to fajna zabawa. Odkryto obóz barbarzyńców, a gdzież to, a u ciebie? Tam gdzieś u mnie, okay, pewnie w tych moich piździdołkach całych, nie? Dobra, Tlateloko mi zrobiło kolejne. Zrobiłeś, dobrze. Koko Euro, spoko, dobra, no to super. Kolejny obywatel za chwilę, tu za turę kolejny obywatel. Tu za dzień pomnik. Tenochtitlan muszę produkcję zrobić. No dobra, to ja w Tenochtitlanie sobie pomału także coś wybuduję. Jeden darmowy ustrój społeczny wyrocznie, ciekawe. Tak, to jest też fajny budynek. Wielki mur. A czy powiedz mi, zamknąłeś sobie wolność, ostatnią kulturę, czy nie? Już ci mówię. Bo ty poszedłeś to chyba znaczy? Pobożność poszedłeś, nie? Jak wziąłem miałeś... sobie pobożność, a, tak. A patrzyłeś, bo jeżeli się przesuniesz na wolne pole za wolnością, nie na żadną z tych polityk, to masz napisane, co dostajesz za przyjęcie i co dostajesz za zamknięcie wszystkich ustrojów. A, przyjęcie wszystkich opartych na wolności ustrojów zaowocuje pojawieniem się w pobliżu stolicy wybranego wielkiego człowieka. Tak, czyli na przykład wielkiego inżyniera, znaczy, który na przykład buduje ci cud w jedną turę. O, no to zajebiście. No, no dobra, no to sobie idę w wolność w takim polecam razie. Polecam domknąć. Lepiej muszę zrozumieć. Tak, 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 bo ja też o tym zapomniałem, więc tak tylko przypomniałem sobie, jak zacząłeś mówić o tych cudach i sobie przypomniałem, że możesz się wtedy szarpnąć, to jest fajny trik, że po prostu robisz sobie wielkiego człowieka z zamknięcia wolności, budujesz sobie wyrocznie, która ci daje bonusową wolną politykę jeden ustrój. To jest taki dosyć przyspieszony. Dawaj, rozumiem, dawaj. Dobrze. To ja sobie teraz patrzę, który cud robić. Punkty wielkich inżynierów jeden ze Stonehenge. Opłaca się to? Wiesz co, no dobra, to tak, plus Stonehenge to znaczy. Chyba cokolwiek jeszcze dawało chyba. Stonehenge też plus 6 kultury przede wszystkim daje dla miasta, to też nie jest mało. Rozumiem, dobra, poczekaj, Dublin tylko coś jeszcze krzyczy. Dublin i Florencja. Dublin. Nie mam. Ale są wolne, one będą, właśnie to jest wkurzające w tych miastach, że one będą się darły pizdę tak, że to jest, wiesz, niepojęte, nie? No niewiele robią poza tym chyba, tak? No dobra, nie. Ty wracasz w teren. Ty coś będziesz budował, zaraz masz coś budować, nie masz, dobra, to tak ciebie skoko, uśpię robotnika. To tak skoko, co założyłeś, to strasznie średnie miasto jest. W którym miejscu? No tak skoko. Tak skoko, a to ono z lasów będzie miało produkcję fajną, tam będę mógł sobie... No jaką fajną? A nie, chujowa, masz rację, dobra. No, to już lepiej było tam na wzgórzu założyć obok kamienia, ryby i zwierzyny, ja nie wiem, czemu oni ci tu kazali. To prawda. W sensie tam, patrz, będziesz miał raz, dwa, trzy luksusowe, jak się dopiero pośpieszysz gdzieś tam daleko, nie? Mhm, kumam, faktycznie. No to takie średnie miasto. No dobra, trudno. No nic, jeszcze się naumiem. Dobra, Tlateloko skończyło produkcję. A co żeście wyprodukowali? Coś, dobra. To zrób. Dużo to jest dumania i tego przeglądania, nie? Jakbyśmy już kumali, tak. To na pewno byłoby to dużo to przyspiesza lepsze do komentowania. Tak, tak, tak. Przede wszystkim wytwarza się coś takiego, że możesz naraz komentować faktycznie i. No. I grać. Jesteś let's playerem, to wiesz, tak nasz chleb powszedni powinien być, nie? Teoretycznie tak, ale chodzi o to, że wiesz, jeżeli nie umiesz gry... Tak, to prawda. To tak, to ciężko, no właśnie, no, z pustego to wiadomo, że nawet na krzywe drzewo nawet Salomon nie leje, jak mówi przysłowie staropolskie. Nie zarobi tego, to prawda. Dobra, następna tura. Dobrze. Dobra. Rzym się widzę rozrasta. Nie, dużo wydarzeń. Gimper wchodzi w średniowiecze. O, wszedł w średniowiecze i są i piramidy. Mój styl jest piramidą. Kolega Ignacy nie skumałbyś, o co chodzi, nawet jakbym pisał szkitom. Ale ładna piramidka taka, no. Tutaj na wodzie troszkę zbudowana, ale bardzo ładnie wygląda. Tiate lolo, holo, bolo, chcę przypraw. Dobra. Teotihuacan chce pełę, a może w ryj byście chcieli? Czemu oni są tacy roszczeniowi ci wszyscy ludzie? No bo właśnie to są tacy, właśnie widzisz, że oni nie kochają ci dlatego, że po prostu jesteś fajnym człowiekiem, tylko są właśnie roszczeniowi, o tym cały czas nie mówię. Dobrze, no, nie dobrze. Robimy matematykę? Tak, szarpnijmy się na nią. Dobra, no to robimy. O, jedna tura. No. No to cudownie. Dobra, wam idę tutaj w takim razie. A, no to żebym odkrył wyspę. Nic na niej nie ma. W porządku, no dobra, to wam puszczam wolną eksplorację w takim razie dalej. Dobrze. Biegajcie sobie gdzieś tam, no co mnie to. Eksploracja zautomatyzowana. Robole budują. Dobra. Wam już mogę? Mogę, im eksplorację zautomatyzowaną. Super, wypływają na morze. Buduj, 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 buduj. Wszyscy coś robią, a wy czemu stoicie, pajace? A wy i tak już nie będziecie mieli nic do roboty. Dobre jest to, że jeżeli robotnik zrobił już wszystko w obrębie danego miasta, to już go nie wykrywa jako ten, że powinien jeszcze się ruszyć, nie? Tylko już kuma wtedy gra, że nie musi się ruszyć wcale.
Dobra, technologia. Już to zamknęliśmy w jedną turę tą matematykę. Co idziemy robić? Tak, Hajsy? w jedną turę. Walutę? Hajsy co robić? Myślę co. Teologia, waluta, walutę zróbmy. Wiesz co? Znaczenie różnych budowli dostarczających złoto. No, no, to jest ciekawe. A i targowisko plus 25, fajne. Chociaż chyba może odlewni metalu i później się poszarpiemy i warsztaty? Sorry, warsztaty, one są nie głupie, patrz, plus 10% produkcji płaskiej. A, patrzę, bo tu mam tak jeszcze jazdę konną, ona jest szybka do zrobienia. To może szarpnijmy się na jazdę, co? To zrobimy ją od to razu. Będziemy mieć zbanie, bo ja konie mam dwa jest. W sumie w tym momencie tylko. A jak jestem z luksusowymi surowcami? O, dwa razy przyprawy, mogę komuś się opierdzielić. Oktawian August, tobie nie chcę nic dawać. Dariusz? Halo, Darek. Czemu nie mogę handlować z wami? O, jest, dobra. O, mam stateczek. Kadzidło za przyprawy. Ej, stateczek cztery pola się porusza, genialnie. Wiesz co, ja nie wiem, czy ty nie dostajesz mojego boosta od... Nie, nie powinieneś dostać mojego boosta od... A stacka jednostka triremę zbuduje. Triremę, tak, tak. Bo ja jako Anglia mam plus jeden do ruchu i jeszcze jeżeli zbuduję wielką latarnię z Faros, to będę miał pięć do ruchu łącznie. Czy tam o, plus dwa do ruchu. No to super. No. Ciekawe, czy to wspólne jest, nie? No, nie, chyba teraz. Nie, bo to są narodowe premie, więc chyba nie powinny być wspólne. Mhm. Warszawa i Persja zostają sojusznikami. Kurwy, kutasiarze. Zdrajcy. No. Kupując kebaba osiedlasz Persa. Dokładnie tak. Czekaj, dodajmy tutaj jeszcze jeden kuter. I potem zrobimy... Jakie cudy szarpiesz się? Z czym się szarpiesz? Wiesz co, ja sobie buduję Stonehenge i na razie tyle. Dobra. Zawaliłem kolosa. Aha, ha, ha. Aj, dobra, śmieszne. To mamy wszystko po 10 odkrywanie metalu, moja sugestia. Odlewanie metalu. No dobra, no to lecimy. Hajsy pójdziemy później. W takim dobra. Razie. 10, 10, 2, 2, 2. Dobra. Za dwie tury będzie moja tura trwała 5 lat, bo trzech obywateli mi przyjdzie, będę to musiał rozdzielić. Okej. Okay. O. Czemu Trirema nie może na głębokie morze wypływać? Bo to są takie przybrzeżne rzeki na ten. Przybrzeżne statki, które pływają. Rozumiem. Na morze może ci wypływać dopiero, wiesz co, w astronomii Caravela. Czyli dopiero w renesansie. Okay, trzeba to będzie jeszcze badać sobie, nie? Wiesz co, ja bym w ogóle teraz próbował przeskoczyć przez edukację i wskoczyć jakoś szybko na przykład w astronomię. Wtedy byśmy się szarpnęli na renesans, bo renesans otwiera nam świetną politykę, która nazywa się racjonalizm. I samo tylko otwarcie dobra. Racjonalizmu zwiększy o 50% naukę pozyskaną wskutek umów handlowych, a potem racjonalizm jest bardzo dobrą rzeczą. Bo wtedy dobrze, możemy rozumiem, odskoczyć technologicznie. O nie, halo, przyjacielu, za długo odcinkacy, 27 minut. O nie! Zagapiłem się tak, żebym się wciągnął, ale dobrze, gra pomalutku zaczyna nabierać sobie tempa faktycznie i coś więcej się zaraz zacznie dziać. A wy co, dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek już jutro o godzinie 15 na obydwu kanałach. Pa, cześć. Pa, cześć.